Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed The Run, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Pisaliście mi odnośnie tych dziwnych rzeczy z tym dymem, tak? Że to tak leci do góry i okazało się, że jedna rada odnośnie jak sobie z tym poradzić i również z dziwnym dźwiękiem w tej grze okazała się bardzo trafna i mi pomogła. Dotyczy ona limitera klatek. Oczywiście włączyłem sobie synchronizację pionową i naprawdę gra po prostu działa lepiej. Ostatnio robiliśmy sobie park narodowy. Obiecałem wam, że będziemy szli w prawą stronę, ale prawdopodobnie gdy dojdę już tutaj, to zapomnę, że te zadania, te wyzwania tutaj już robiłem. I będę myślał, że robiłem je w tej serii takiej wyzwań, a nie po prostu sam prywatnie wcześniej, tak? Więc zrobimy je sobie dzisiaj. One nie będą trudne, więc myślę, że je szybko przelecę. Co za gorączka, zaczynajmy. No, zaczynamy od El Camino, Mustanga. Fair Lady. Tutaj mam sporo tych samochodów odblokowanych już. Cholera, naprawdę konkretne wozy. Wozy. Aha. Wziąłbym tego GTI, wiecie? Tutaj widzę, Corolla nawet. Dobra, weźmiemy sobie Volkswagen GTI i zobaczymy, jakie ma pakiety. O, właśnie. Taki, o, Cox. Ten pierwszy pakiet mi się bardzo podoba. Ten drugi, nie, ze względu na felgi, wiecie. One, nie wiem, nie, wydaje mi się, że nie pasują troszeczkę do tego Golfa. Weźmy sobie żółty, okej, dobra. W ogóle wczoraj wrzuciłem szybki update. Nie wiedziałem, że najważniejszym tematem do rozmów i rozważań będzie to, czy ja mam łupież czy nie. Ludzie. Zawsze zwracacie uwagę na to, co gdzieś tam z boku jest nie tak, a zamiast skupić się na głównym zagadnieniu, tak? No dobra, ale nie wiem, czy to tu będzie akurat widać. W każdym razie już możecie usłyszeć, że dźwięk jest lepszy. Lepiej słychać po prostu te samochody. Ktoś też pisał odnośnie kamery w grze, żebym ją ustawił dalej za samochodem. Niestety, są do wyboru trzy kamery. Jedna z nich to jest właśnie ta, więc no lipa trochę. Mnie to też, powiem szczerze, przeszkadza. Ja zawsze jeżdżę na kamerze tej takiej z oddali i no po prostu niewiele widać tak naprawdę z tej kamery, na jakiej jadę teraz. Więc troszeczkę lipa. I w ogóle szkoda, że nie ma 60 FPS-ach tej gry. W sensie, ona teraz... Film prawdopodobnie na YouTubie pokazał się w 60 FPS-ach, bo ja go nagrywam w 60 FPS-ach jakby. Czyli program nagrywający po prostu nadkłada klatki i dodaje klatek, żeby było 60 FPS-ów. Ale gra działa sobie w 30 FPS-ach, co okazuje się, że na YouTubie i tak lepiej widać te nagrywane 60 FPS-ów. Bo YouTube chyba jeszcze daje 25 klatek na sekundę, a nie 30 klatek na sekundę, więc obraz mimo wszystko powinien wyglądać płynniej. Mamy tutaj do czynienia z dwoma muscle carami. No nie, no jeździ się zdecydowanie lepiej. Chodzi oczywiście o dźwięk samochodu. Jeszcze nie jechałem, znaczy jechałem już sobie wyścig na piachu. I właśnie było widać, że ten dym naprawdę wyglądał ok, nie? Tak jak powinien wyglądać w tych NFS-ach. Camino, jakie przyspieszenie, skumajcie. Wow. Świetnie to jest, nie? Dobra. I łapie tunel, nie złapało. O, ale tu się pędzi, o cholera. Kurde, tam jest meta gdzieś daleko. Gazujemy! Jaki mam mieć czas? 1.55. Mogłem taki osiągnąć, ale będzie złotko chyba tylko. I to ledwo, ale fajnie się grzało, ta końcówka megaśna jest po prostu. Fajnie mi się jechało, dosyć GT, i chociaż wydawało mi się, że ma za mało przyspieszenia, wiecie, za słabe jakieś takie. W ogóle bardzo nie podoba mi się ten Golf GTI ogólnie rzecz biorąc jako model, ale właśnie z tymi nadkolami wygląda bardzo, bardzo ładnie moim zdaniem. Teraz była taka wskazówka. Ciasne zakręty sprawiają ci problemy? Użyj hamulca ręcznego, by lepiej pokonywać zakręty. Wow! Niesamowite. Nie zawsze to się sprawdza przecież. Zarzucicie dupę za bardzo i koniec. Weźmiemy sobie Bossa 302 z 69 chyba.
Cholera, jakie kolory, zobaczcie tego. A zobaczymy, jakie ma zestawy. Tu chyba za dużo nie zmienię. Felgi, napis na biało. Ogólnie widzę, że kapcie ma trochę chyba szersze. Nie, zobaczcie, za dużo nie zmienia. Trochę jest obniżony i tyle. A ten pakiet troszeczkę go poszerza. No nie odrobinę. Ale ja wolę ten. Wolę, żeby był troszeczkę obniżony. O, zobaczcie, że jeszcze się zmienia naklejka tam, jakaś taka filmowa. I też biorę żółtego. A co? Oh yeah. No dobra, próba czasowa. Mam tutaj znajomego do pokonania. Mam nadzieję, że go pokonam. Tak jest, nie poddam się, to na pewno. Zobaczymy, jak poradzi sobie Mustang Boss. Fajnie to wygląda, jak się tak nakierowuje kamerę naprzód samochodu. I ogólnie, no kurczę, teraz zupełnie inaczej się gra. Aaaa! Ja nie wiem, dlaczego jak grałem wtedy... po prostu chciałem, żeby gra była płynniejsza, no to wiadomo, nie? Ale jakoś nie wpadłem na to, żeby włączyć ten limiter klatek. No jednak znacznie poprawiło to jakość gry, chociaż no dynamika jest o wiele mniejsza, tak o wiele gorsza, no to zdecydowanie na minus. Piszcie mi zresztą w komentarzach, czy wolicie, aby gra była taka, wiecie, bardziej dynamiczna, nie? Żeby to się tak fajnie oglądało w 60 FPS-ach. Czy wolicie jednak te 30 FPS-ów, żeby nie było dziwnych artefaktów z dźwiękiem i jakichś tam, powiedzmy, latających kurzów, to, albo innych tego typu rzeczy, które się pojawiają, które nam po prostu od, nie wiem, tam spod kół wylatują. Wiecie, ten dym tak na bok i tak dalej. Kurczę, jaki ten most jest cholernie długi. Prędkość maksymalna to już dla Forda Bossa jest. To jeszcze nitrem sprawdziłem. Rzeczywiście, wow! Ups. Trochę skopałem, sorry. Wow. Ale naprawdę fajna sprawa, jak musimy te trafiki tak omijać. Eee. Oczywiście każde takie wyminięcie blisko trafika dodaje nam trochę... Wow, nawet, nie wiem, myślałem, że platynkę zdobędę, bo myślałem, że to jest tutaj. Ale każde wyminięcie blisko trafika dodaje nam tego nitra troszeczkę. Ale można też łatwo wpaść w poślizg. What the fuck? Wpaść w poślizg, nie? Będzie złotko. Oj, nie wiem. Co? Z leberko? O nie. Okej, i nadchodzę. Teraz musi być platynka. Będzie ciężko, będzie ciężko. Ale dam radę, dam radę. Uwaga, uwaga. Jeszcze troszeczkę. O nie! O nie! Ach! Chociaż złoto. Jest, dobra. Ale blisko platynki było. No jeszcze jakbym myślał, że ze dwa razy przejechał, to spokojnie bym dojechał tu na platynkę. Kilka tam bedów miałem, jedną stłuczkę. Taką konkretniejszą i to z kobaltem pieprzonym. Także... No i robimy kolejne wyzwanie. Rywale. Zobaczmy, co mamy tu do wyboru. Oho. Tych temat zablokował. O, 30. No dobra, weźmy sobie Skyline'a. Wybierzmy jakiś konkretny zestaw. Kozak. Nie, ten pierwszy mi się bardziej podoba. O, biorę białego. Okej, lecimy. Pierwsze miejsce, tak? Zobaczymy. Trzeba łapać tutaj od razu tunela. Z tego, co ja tam patrzyłem, to najlepiej radzi sobie tutaj Sirocco R. Trzymamy się tutaj... Złapało mi ten tunel, czy nie? Do diabła. No! Jakie ramery! Z Warda się urwali? O! Oh. No, nie da rady tego... strumienia złapać. Fajnie brzmi ten Challenger. Kurde, taki niski ten dźwięk. Yeah.
Uwaga, teraz musi być strumień. No musi być, po prostu musi. Zobaczcie, jak się fon ładuje, nie? Dawaj. Jest! Teraz gonimy Firebirda. I uwaga. Jest! To jest to! Pięknie sobie radzisz, Skyline. Jesteś boski. Dobra, robimy łuk. Hell yeah! Kolejny łuk. Tak jest. Czy mi się wydaje, czy te nadkola z tyłu nie są zbyt duże? Chyba nie. Muszę mieć tutaj 2,08. Może być ciężko. Ale zobaczymy. Jeszcze chyba niewiele nam zostało do końca. Jest, widzę metę. Tylko tam dojechać na czas. Będzie platynka. Dawaj Lucek. Udało się zdobyć platynkę, ale fajnie. Yeah. No i teraz 7 lat będą się nabijać oczywiście te medale i wszystkie punkty XP i tak dalej. Zobaczcie, no kurde. Rywale robiliśmy, teraz łowcza czasza. Jedziemy łowcza czasza. A nie można tu zestawu wybrać dla tego komaro. Trudno. Jedziemy tym, co jest. Ta wersja komaro w tej grze nazywa się Hunter. Ale kozacko brzmi, nie? Jo, dziękuję. A jak za pieprza! Już 3 paki jadę! Co on ma tu pod tą maską, skubaniec? Nie wiem, o man! Mało brakowało. Kurde, tu nie ma gdzie nitra używać, ja jedę... Co szybciej, jeszcze mi poganiają! Cholera! Nie jest tak łatwo. Się dosyć szybko jedzie, 350 km na godzinę niemalże. Oh man! Jeszcze trzeba... Jeszcze mnie poganiają, what the fuck? Ej, ale się zapieprza, naprawdę. A mówicie, że jeszcze później te wyzwania będą jeszcze trudniejsze? Wow! Wow, brakowało. Dobra, muszę pamiętać, że są powroty, bo za chwilę będzie zderzenie, coś tak czuję. Ooo! Nieźle. Chyba wiem, dlaczego to się nazywa Hunter, ta wersja. Bo po prostu zapieprza niesamowicie. Nie, cofnę to. Muszę to cofnąć, bo bardzo dobrze mi szło. Nie chcę stracić tego czasu. Ale się długo cofa, dobra. What the fuck? Widzieliście to? Trafik zjechał mi z drogi, ale trochę w inny sposób niż zawsze. O rany! O! Wow! Kurde, gra się w te... Wow! Ej, zajebiste wyzwanie, no nie? Przesiadasz się nagle z takich kapci do takiego, kurde, koksa, który 350 km na godzinę. Znowu! Co się dzieje? Ja pierdzielę! Nie, no dobra, trzeba się skupić. Ale ten samochód za każdym razem tam podskakuje, no. O, pff, znowu, nie mogę. No dobra, skupmy się. Bo już kilka powtórzeń tam użyłem. Yeah. Dawaj, Lucek, you can do it. Tak. Dobrze. Wow, wiecie, jak ciężko wymija się trafiki? Bo tak w zasadzie nie wiadomo, jak ten samochód skręca. Ciężko to troszeczkę wyczuć. 368 km na godzinę. No ja, 370 nawet. Kurde, Camaro SS. Dobra, spokojnie, zakręt. Okej, tutaj. Tu. Wow. Tu, świetnie. Jezus. Dobrze to... Okej. Chyba się uda. Nie. Nie zjeżdżę na pobocze. Jak złapiłem pobocze, to koniec, kropka. Okej. Wow, co tu się dzieje? Jaka prędkość.
Okej, okay, udało się jakoś wyjechać na prostą. Ja w ogóle nie widzę, czy ten Camaro ma światła! Wow! Czy ten Camaro ma światła z tyłu, czy nie? Bo tam się nic nie pali. O, gościu chyba nie żyje, no trudno. Ostatni powrót jeszcze mi został. Ja, absolutnie najzajebistsze wyzwanie, jakie jechałem. A jeszcze nie jechałem wszystkich. W ogóle nie jechałem nawet większości. Widzę, że jak gdy puszczam gaz, to samochód znacznie lepiej się prowadzi, naprawdę. Muszę uważać, bo tu był problem. Dobra. Ale nie mogę też zwalniać, nie? Muszę przy okazji pokonać swoich znajomych. O! I złoto zdobyłem tylko! Czujecie? A tak zapieprzałem. Tylko złoto. A nawet całkiem nieźle mi szło. Ja się naprawdę czułem jak prawdziwy rider. No i znowu ten medal. Muszę nabijać 8 godzin. Ta... O! Sasu. Zrobione. Nocny pęd! Pewnie znowu będziemy się ścigać jakimś X177. Bierzemy. Jest jakiś... Jest pakiet! Znaczy jakiś zestaw. Właśnie. Przydałby się w Wordzie ten 177. O w mordę! Co oni z nim zrobili? Bierzemy ten pakiet. Kozacko wygląda. Ale biorę czarnucha. O nie. To, czy to jest taki granatowy, można powiedzieć. Granatowy metalik. Okej. Jak on brzmi? Jak turbo doładowany mikser. O kurde, tu mam konkretnych typów. F1, Pagani Zonda Cinque, Spider. Oh man. Ale udało mi się wyprzedzić kilku. Wagowski zakręt, spokojnie Lucek, spokojnie, bo wypadniesz. Nie wypadaj. Z przodu jedzie Wajra. Mamy Nitrosa, ciśniemy ich. Yeah! Świetnie! Muszę cały czas zerkać na mapkę, co nie jest zbyt wygodne. Ale zjechałem do skrótu. Jest! Udało mi się. O nie, ten skrót jest niekorzystny, zdecydowanie. Nie dość, że się jedzie tak samo jak po drodze, to jeszcze jedzie się drogą gruntową. Wow! Nieźle, dawaj! Dawaj mi drafta! O! Oh. Dawaj mi drafta, bitches. Juuu, źle podjechałem. Au, spadaj. Ale się ciężko draftuje, nie mogę. Dobra, jest autostrada. Może tu, co oni tak hamują? No spaduwa. Czemu tak zahamowali, ja nie wiem. Przecież na autostradę jak się wjeżdża, to się jeszcze przyspiesza. Ale te boty są czasami dziwne, ja wiem o tym, wiem o tym. Dobra, jedziemy. 315. A przed chwilą jechaliśmy tym Hunterem, który, jak widzieliście, luźną gumą przyspieszał do 350 km na godzinę. A tu trzeba nitra używać, dzikich węży. Yo! Udało się. Dobra, jaki mamy czas? 2:48. To jest chyba dosyć długi wyścig, długie wyzwanie. Ale pięknie. Aż pała mięknie. Dobra, słuchajcie. Trzeba się skupić, naprawdę. Nie myśleć o pierdołach, nie myśleć o pałach. Nie myśleć o innych częściach ciała. Co? Dobra, jedźmy po prostu. O! Dobra, nieźle. No kurde. Dobra, jest 370 na budziku. Było całkiem nieźle. Ale to efekt prędkości w tej grze jest naprawdę niesamowity. To jest chyba jedna z lepszych części tej gry, naprawdę. Już? Nie gadajcie, że platynę zdobyłem. Wow! Tego się nie spodziewałem. Naprawdę z Camaro było gorzej, trudniej. Mimo, że tamten samochód był szybszy i jechaliśmy na autostradzie. Tutaj mieliśmy wąsko. Aston Martin wydawał mi się wolniejszy. A mimo to udało mi się zdobyć platynę. Nieźle, nieźle. No i te wyzwania były te z tych łatwiejszych, bo to są te pierwsze wyzwania. Przeskoczyłem z tych takich drugich. Dobra, czyli to mamy wszystko ukończone sobie. Świetnie. Dzisiaj jeszcze zaczniemy sobie w Las Vegas, bo tu już byłem w Parku Narodowym.
jak wiecie. Chodźmy do Las Vegas, Las Palmas. Las Vegas i zróbmy tutaj coś, zróbmy tutaj furorę. Co mamy do wyboru? Challengera, o nie, nigdy w życiu, nie wezmę go już. GTR, Meganka, Subaru, Supra. Aha, tego jeszcze nie mogę, ale mogę wziąć Suprę. Fajnie, zobaczymy jak śmiga Supra. Najpierw zestaw. Kilka zestawów, mamy aż 3 do wyboru. Pierwszy jest taki. Drugi jest taki. Nie podobają mi się. Ja bym wolał, żeby tylko standardowa Supra była i lekko obniżona, ale widzę, że ten pakiet nie jest nawet taki tragiczny, bo ten ostatni to jest katastrofa. A ten jest całkiem spoko. No dobra. Teraz będziemy się ścigali na tryb bitwy. Aha, czyli mam tu kolejnych typów przegonić i jakby zostawić ich w tyle, zgadza się? Wow, co ja zrobiłem? Widzieliście, driftem go pokonałem. Tylko w Toyocie Suprze tak można. Autentycznie. Ale to było fajne, naprawdę mi się to bardzo podobało. Mówcie co chcecie, ale może prowadzenie jest takie jakie jest, ale naprawdę gra się fajnie w tą grę. Co, aż przez tyle czasu mam utrzymać prowadzenie? Ej, ej, ej! Spaduwa! M1 Edymka. Bo to się tak głupio czyta, to jest 1 Series M, o. I nie wiem jak to czytać, jak wiecie, jak macie M3, 1M po prostu trzeba czytać, nie da się inaczej. Ale dobra, skupmy się na tym wyścigu. Moja Toyota Supra jest najlepsza. Widzieliście, to pierwsze wyprzedzenie to absolutny majstersztyk, naprawdę. Ja nic nie zrobiłem, ja tylko ciskałem gaz i leciutko skręciłem, Supra zrobiła resztę, naprawdę. Niektóre kobiety naprawdę potrafią się spisać. Jest! Pokonałem przeciwnika. Ale to jest nieważne. Musimy tu osiągnąć konkretny czas, więc tych przeciwników pokonamy tak czy inaczej. Zresztą w Deranie jest niestety tak, że przeciwnicy zwalniają przed metą albo przed zakończeniem jakiegoś tam odcinka. Dobra, i tu mamy skrót. Jedziemy. Czy on się mi opłaci? Chyba tak. Zobaczcie, tu mamy taką fajną prostą. Aż na asfalt. Pięknie wyprzedziłem gościa. Tak jest. Ile jadę? 240, 250. Czy to jest standardowa prędkość dla Supry? O, teraz ten czas dużo szybciej się odlicza. Ale widzę, że od mojego kolegi jestem sporo wolniejszy, który jechał aż o 5 sekund prawie szybciej ode mnie na tym odcinku już był. Więc był, no, daleko przede mną. Nawet go bym nie widział na mapce, tyle wam powiem. A nawet by dalej był niż na mapce. Jeee! RX7, na razie. Ależ się tu pędzi, naprawdę. Powtarzam się, wiem, ale efekt prędkości jest tutaj świetny. I tu będzie chyba koniec. Niestety nie uda się zdobyć platyny, ale było blisko. No i nic, moi drodzy, będziemy kontynuować sobie drogę do Las Vegas w wyzwaniach już w następnych odcinkach. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną, że wytrwaliście do końca. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.